Aktualnie, kiedy kupujemy smartfona, na przykład takiego Huawei'a czy Sony Xperia, posiadamy pewien zestaw akcesoriów właśnie, który jest dołączony razem z nim i najczęściej są tam także słuchawki. Najczęściej są to słuchawki dokanałowe. Ale kilka lat wcześniej, kiedy zamiast Huawei'a czy Sony mieliśmy na przykład Sony Ericssona bądź Siemensa czy Alcatela, były dołączane inne pary słuchawek i były to takie pary słuchawek. Są to słuchawki douszne i dzisiaj bardzo często ludzie właśnie mylą słuchawki douszne z słuchawkami dokanałowymi, choć to są dwie całkowicie różne konstrukcje. No i problem jest następujący, że te najtańsze najczęściej nie grają praktycznie wcale i one są tylko, żeby ewentualnie coś odsłuchać, ale na pewno nie odsłuchamy tego dobrze. W związku z tym właśnie mamy słuchawki dokanałowe, które posiadają także swoje problemy. Otóż z racji tego, że osiadają w kanaliku, są one najbardziej uszkadzającymi słuch i tipy, które są dołączone właśnie do tych słuchawek, najczęściej nie pasują do ucha i ja jestem osobą chociażby, która jak najbardziej nienawidzi słuchawek dokanałowych, ponieważ najczęściej nie siedzą w uchu, wypadają, no i podrażniają ogólnie cały kanał i dlatego ja słuchawek dokanałowych nienawidzę. Ale dzisiaj mam właśnie przedstawiciela starej daty, czyli słuchawki douszne. I szczerze powiedziawszy, nigdy nie sądziłem, że słuchawki douszne tak naprawdę mogą zastąpić ten cały czas, kiedy używam Wimodek, żebym właśnie mógł ich posłuchać. Ponieważ te słuchawki to jest prawdopodobnie najlepszy stosunek jakości do ceny w praktycznie całym audio, jaki kiedykolwiek może się dostać. Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie o trzech modelach Venture Electronics Monks. Na samym początku odcinka już padły bardzo mocne opinie, które mogą być kontrowersyjne. Najlepszy stosunek jakości do ceny, najlepsze słuchawki w swojej klasie, a także budżecie. Otóż, no cóż, jest to prawda. Aktualnie trzymam Wimonki Plusy. One kosztują w polskiej dystrybucji, właśnie w sklepie Audio Heaven, który wypożyczył mi na testy te słuchawki 35 zł. Jeżeli nie omieszkacie właśnie poczekać miesiąca, możecie je dostać z AliExpressu za 5 dolarów. I naprawdę one grają świetnie, jak za tę cenę. Ale po kolei. Zaczniemy od Wimonków Plusów, ponieważ aktualnie je mam w ręce i z nimi mam największe doświadczenie. Otóż posiadają one przetwornik o impedancji 60 ohmów, jest on stosunkowo czuły. Jak najbardziej jesteście w stanie po prostu napędzić te słuchawki przy pomocy telefonu czy tańszego odtwarzacza MP3. Zacznijmy najpierw od kabla. Zakończony złotym 3-pinowym jackiem, długość 1,2 metra kabla. Od jakości dużo nie można powiedzieć, jest to po prostu podwójny gumowy kabel, ale nie jest on na tyle, powiedzmy, nietrwały, jakby mi się wydawało, ponieważ ma on aktualnie 3 miesiące. Ta para już po prostu korzystam z niej prawie 3 miesiące i ani razu jeszcze nie miałem żadnego problemu, żeby mi coś jakby słuchawka przerywała, a ten kabel naprawdę jest mordowany, ponieważ ta część, w której się rozdwaja właśnie kabel, bardzo często zawiesza się na wszelkiego rodzaju koszulach, kurtkach i tak dalej, przez co on jest bardzo często ciągnięty, ale nic mu się jeszcze nie stało. Zobaczymy, kiedy coś mu się stanie, to wtedy wam powiem. Dalej mamy przetworniki i samo jakby obudowę przetworników. Jest ona przezroczysta, dzięki czemu możemy zobaczyć właśnie cały mechanizm w środku, co wygląda naprawdę spoko. Dalej mamy jeszcze logo Wimonków, a także oznaczenie słuchawek. I to, jeżeli chodzi o budowę, to jest tyle. Oczywiście nie musicie przy tych słuchawkach korzystać z pianek, ale producent jak najbardziej dołącza małą paczuszkę różnych kolorowych pianek, które są różnej wielkości, a także minimalnie w pewnym stopniu zmieniają dźwięk. Ja aktualnie posiadam czarne, wydaje mi się, że czarne są właśnie największe i dzięki temu są one właśnie najbardziej miękkie, nie są sztywne, dzięki czemu kiedy właśnie osiadają w uchu, to praktycznie po pół minuty już ich nie czuć i to tak naprawdę ich nie czuć i także minimalnie właśnie tutaj zbijają górne pasmo, dzięki czemu bardziej są tutaj faworyzowane MIDI, które jak najbardziej lubię. No i ostatecznie teraz dźwięk. Czy Wimonki Plusy grają tak samo jak większość słuchawek dołusznych, jakie dzisiaj jesteście w stanie kupić? Czy chociażby minimalnie są w stanie zagrać lepiej niż typowe słuchawki, które były dołączane do telefonów? One je niszczą. I to tak dosłownie niszczą. Na opakowaniu jest napisane, że to jest po prostu najlepszy dźwięk w bardzo rozsądnej cenie.
I powiem szczerze, ja bardzo chętnie mógłbym dać za te słuchawki dwa razy więcej, ponieważ ja naprawdę lubię po prostu ich brzmienie. I szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o tak naprawdę słuchanie właśnie tutaj na mieszkaniu, to do tej pory oczywiście słuchałem Wimonków, a także D-Tortur 440, o których także muszę zrobić recenzję, ponieważ DT440 bardzo mocno pokazało mi, jak fajne może być granie właśnie słuchawek otwartych, kiedy macie ogromną scenę i nie ma praktycznie w ogóle izolacji. Coś, czego byłem naprawdę przeciwnikiem jeszcze za czasów, kiedy miałem tylko i wyłącznie Wimotki. Jeżeli chodzi o samo brzmienie, oczywiście najbardziej prezentowane są tutaj midy. Jeżeli chodzi o niższe pasmo, to subbass jak najbardziej jest tutaj prezentowany. Z lowbassem już jest troszeczkę słabiej, no bo wiadomo, te przetworniki są na tyle małe, że jest bardzo ciężko po prostu zrobić taki bardzo niski, mięsisty bas. Jeżeli chodzi o górę, to można powiedzieć, że w stokowej wersji, czyli po prostu bez pianek, jest ona troszeczkę wysoko, jest może minimalnie bardziej faworyzowana góra od midów, ale po zastosowaniu właśnie czarnych pianek właśnie wróciłem do tych swoich midów, ponieważ góra jest o wiele bardziej stonowana. I szczerze powiedziawszy, aktualnie Wimonki Plusy to są chyba najczęściej wykorzystywane przeze mnie słuchawki, jakie aktualnie posiadam na mieszkaniu. O wiele częściej wykorzystywane niż KOS KST75. Dlaczego? Ponieważ KOS KST75 tak posiadają bas, ale to jest niższy bas i najczęściej w przypadku moich po prostu piosenek kick, ani także właśnie bas w tych piosenkach nie jest akcentowany, ponieważ najczęściej one zawierają się w subbasie, którego KOSy KST75 tak naprawdę nie posiadają. W tym przypadku jest odwrotnie. Otóż właśnie Wimonki nie posiadają niskiego basu, ale posiadają subbas, dzięki czemu mogę o wiele bardziej po prostu radować się ze swoich piosenek, które aktualnie posiadam. One są o wiele bardziej wygodne niż KOSy KST75, ponieważ tak, mówiłem, że KOSy KST75 są dla mnie bardzo wygodne i praktycznie ich nie czuję po kilku minutach. Otóż tych słuchawek nie czuję już praktycznie po 30 sekundach, chyba że czasami mnie dotknie właśnie ten bardzo słabej jakości kabel po prostu po szyi, wtedy sobie przypominam, o no tak, mam słuchawki. Tak więc ostatecznie 35 zł, żeby dostać praktycznie najlepszą parę słuchawek dousznych i dokanałowych, jaką w życiu słyszałem, która jest naprawdę wygodna i której tak naprawdę nie czuć już po, tak jak mówię, 30 sekundach właśnie z założonymi piankami, to jest praktycznie najlepszy deal, jaki mogę aktualnie wam zaprezentować. Więc jeżeli to jest najlepszy deal za 35 zł, to teraz troszeczkę podwyższmy cenę i przejdźmy do następnej pary, czyli Wimonki plus Espresso. Wimonk plus Espresso od Wimonków plusów różni się tym, że przede wszystkim dostajemy ładne etui właśnie z logiem Venture Electronics, które bardzo ładnie się prezentuje. Możemy w tym przechowywać nasze słuchawki. Kabel został zmieniony. Aktualnie zamiast zwykłego gumowego kabla mamy kabel skręcany, który jest zrobiony z dwóch żył i jest on oczywiście w kolorze kawy, ponieważ są to słuchawki Espresso. Będzie on o wiele bardziej wytrzymalszy. Przetwornik mamy dokładnie taki sam jak w Wimonkach plusach, no bo dlatego się właśnie nazywają plusy, ale jego konstrukcja właśnie, jego zabudowa jest troszeczkę inna. I czy to coś zmienia właśnie w dźwięku? Otóż tak, ponieważ robiłem dokładne właśnie porównania między Wimonkami plusami i plusami Espresso i okazuje się, że dokładnie tymi samymi piankami, właśnie czarnymi piankami, otóż Wimonki plus Espresso grają troszeczkę wyżej. Dlatego w tym przypadku zalecam po prostu założenie pianek, ponieważ często właśnie to może być czasem troszeczkę za wysoko i może zacząć sybilować, może to was zacząć boleć. Ewentualnie, jeżeli bardzo lubicie górne pasmo, to jak najbardziej polecam właśnie sobie zostawić je bez pianek, ponieważ one także naprawdę grają fajnie i prezentują się, można powiedzieć, lepiej. Kabel jest oczywiście bardziej wytrzymalszy, ale plusy Espresso to nie jest jedyna wariacja, ponieważ tych wariacji jest naprawdę wiele, jeżeli chodzi o Wimonki plusy. Chociażby za 10 zł więcej, czy za 45 zł dostajemy takie, które posiadają pilot i mikrofon właśnie w standardowych Wimonkach plusach. Jeżeli damy troszeczkę więcej, możemy dostać różne kolory, to nie musi być Espresso. Ja chociażby ostatnio właśnie na sklepie Audio Heaven zauważyłem Wimonki plusy w takim bardzo czerwonym, krwistym kolorze, które mi się naprawdę spodobały. Tak więc jeżeli potrzebujecie czegoś innego właśnie w słuchawkach, to wariacji Wimonków plusów jest naprawdę dużo i możecie tak naprawdę znaleźć zawsze swoją parę, którą najbardziej będziecie właśnie pożądali, ponieważ kolorów jest naprawdę wiele, akcesoriów do nich jest naprawdę wiele, więc jak najbardziej tutaj mogę polecić właśnie w sklepie Audio Heaven sprawdzić, które wam najbardziej przypadną do gustu.
Ale oczywiście plusy to nie jest jedyny model, jaki Venture Electronics tworzy. Tych modeli jest naprawdę wiele i są na przykład takie, które kosztują grubo ponad 1000 zł. Ale dzisiaj chciałbym jeszcze porozmawiać o jednym modelu i są to Vimonki Lite. I szczerze powiedziawszy, kiedy na początku dostałem właśnie wszystkie trzy pary, czyli Light Plus i Plus Espresso, to wydawało mi się, że Light są najtańsze, ponieważ, no wiadomo, nazywają się Light, a nie sprawdzałem w ogóle żadnych cen. Tak więc założyłem je jako pierwsze, żeby po prostu mieć taki minimalny przeskok właśnie w jakości dźwięku. I co się okazało? Otóż później sprawdziłem, Vimonki Lite kosztują dwa razy więcej niż Vimonki Plusy, ponieważ jest to około 60-70 zł. Czy to znaczy, że grają dwa razy lepiej od Vimonków Plusów? Otóż w żadnym wypadku. Ale już tłumaczę, o co chodzi. Otóż jeżeli chodzi o samą właśnie specyfikację, jest tutaj bardzo podobnie, jeżeli chodzi o sam kabel, mini jacka i tak dalej, więc tutaj już się nie będę rozwodził. To tak naprawdę jest wszystko to samo, co w Vimonkach Plusach, tylko oczywiście zabudowa przetwornika jest inna, no bo wiadomo, przetwornik jest inny. Lighty posiadają przetworniki 120-ohmowe, co jest dwa razy większą wartością niż w przypadku plusów, a że jest to podobna konstrukcja, no to wiadomo, będą mniej czułe niż plusy. I to jest jak najbardziej normalne. W przypadku telefonów jak najbardziej możecie dojść do dosyć wysokich po prostu progów głośności. Z tymi słuchawkami nie będzie żadnego problemu. Problem jest inny. Otóż, kiedy przekroczycie pewien próg głośności, który nie jest tak naprawdę wysoki, to te słuchawki zaczynają trzeszczeć. Potem dowiedziałem się jakby od swojego źródła, że te słuchawki bardzo polegają na źródle, na jakim są właśnie załączone. Dlatego też mogą trzeszczeć bądź nie, w zależności od tego, do czego je podłączycie. No to myślę sobie, okej, wezmę sobie X-Duo X32, ponieważ tutaj jest bardzo spoko DAC i jest bardzo dużo mocy jak na przenośne urządzenie. I co się okazuje? Sprawa wygląda bardzo podobnie. I wtedy zacząłem się zastanawiać, o co tu może chodzić. Tak więc zacząłem podłączać to do swoich stacjonarnych rzeczy i okazuje się, że dopiero pod wzmacniaczem lampowym X-Duo, gdzie mamy 2 W, byłem w stanie osiągnąć większy próg głośności, co trochę deklasyfikuje właśnie te słuchawki pod względem przenośności i aktualnie nie widzę trochę dla nich sensu. Jeżeli chodzi o samo brzmienie, to tutaj też w moim przypadku sprawa jest dość kontrowersyjna. Powiedzmy, że moje ręce to jest zakres częstotliwości. Tutaj mamy basy, tutaj mamy midy, tutaj mamy wysokie właśnie tony. W przypadku Vimodek, dla przykładu, mamy tutaj na przykład właśnie Vimodki, jest tak. Czyli jest po prostu fałka. No, normalna fałka, jak to się w ogóle spotyka właśnie w słuchawkach zamkniętych. Uwaga, jeżeli chcemy zrobić lighty, przynajmniej w moim odczuciu, musimy to odwrócić, czyli mamy tak. No to myślimy sobie, są bardzo właśnie bogate w midy, więc to wygląda bardzo podobnie jak plusy. No niby tak, tylko obetnijcie mi jeszcze łokcie. I to jest mniej więcej właśnie brzmienie Vimonków Lightów. Nie ma basu. Góra jest totalnie po prostu zamulona. Praktycznie nie słychać wokalów ani męskich, ani żeńskich. Dopóki mało się dzieje po prostu w utworze, jest powiedzmy jeszcze spoko, ale potem jak się zaczyna coś dziać, to jest takie po prostu się wszystko ucina, są tylko midy, to brzmi tak jak po prostu jeden z gorszych transferów Bluetooth, bo wiadomo, Bluetooth właśnie odcina właśnie takie zakresy i zostawia tylko midy. To po prostu tak brzmi, ja w żadnym stopniu nie jestem w stanie przetrawić Lighty. Miałem na nich po prostu 4 różne źródła, na żadnym nie brzmi to ok. Już pomijając fakt, że na dwóch praktycznie one nie były tak naprawdę słyszalne, ponieważ, no tak jak mówię, właśnie były straszne zakłócenia i zaczynały strasznie trzeszczeć. Dlatego też osobiście, w mojej opinii, może komuś się same midy podobają, ale mi jak najbardziej nie, więc tutaj Vimonków, Lightów w żadnym wypadku nie polecę. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Zapraszam także do sklepu Audio Heaven, gdzie wszystkie dzisiejsze recenzjonowane słuchawki możecie zakupić. Ja tymczasem z Wami się żegnam. Także zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie pojawiają się coraz to nowsze zdjęcia. Trzymajcie się i na razie.